Siemanko, z tej strony Elio, Atari Retrofan. Dzisiaj szósty numer mojego Atari, także wielkimi krokami zbliżamy się do, do końca przeglądu tych czasopism, ponieważ to jest przedostatni numer, czeka jeszcze jeszcze nas siódmy, ostatni. No i zakończymy serię. Natomiast nie smućcie swoich oblicz, ponieważ postanowiłem, że po moim Atari zajmiemy się bajtkami, tymi najstarszymi bajtkami, ponieważ tam też jest sporo rzeczy wy, wywołujących uśmiech na, na mordkach. E, bardzo dużo fajnych artykułów, recenzji gier e, lata 80, 87, 88, 89, tego typu klimaty, więc będzie też fajnie. E, dobra, ale zanim sobie przejdziemy jeszcze do przeglądania mojego Atari 6, na chwilkę sobie tu odłożę, to jeszcze Wam powiem w ogóle taką kwestię techniczną. Może Wam dzisiaj troszeczkę na filmie szumieć, z tego względu, że z piąta rana już jest tak kurde duszno na poddaszu, że nie gdzie wytrzymać, więc. Odmuchuje się tutaj z boku wentylatorem, także może delikatnie szumieć. Mam nadzieję, że to mocno do mikrofonu nie doleci. Dobra, nieważne, nieważne, ale zanim zaczniemy sobie przeglądać gazetkę, chciałem Wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Jak wiecie, w, w sobotę byłem we Wrocławskim Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery we Wrocławiu u komodorowca Borga. Byłem tam ze swoimi trzema widzami, z Kubasem, z Łukaszem RetroPC i z, z Tomkiem. No, spędziliśmy naprawdę fajne trzy godzinki, pogadaliśmy, pośmialiśmy się, poglądaliśmy te wszystkie kompy u Borga, konsole. Borgu nam też sporo e, o nich poopowiadał, ale największe wrażenie zrobił na mnie, na nas, myślę, e, jeden z komputerów, którego kompletnie nie kojarzę sprzed trzech lat, jak pierwszy raz byłem u Borga, e, a mianowicie Silicon Graphics Oxygen. E, SGI-O2. Żeby wszyscy zrozumieli. E, komputerek, który jest z 96 roku, czyli z... E, w ogóle dwie rzeczy mnie w tym komputerze po prostu zaszokowały i zrobiły ogromne wrażenie. No więc jeszcze raz. Komputer jest z 96 roku, czyli z czasu kiedy u nas w domach już były pierwsze Pentiumki. Pentium w ogóle miało premierę w 93 roku, ale nas dopiero było w Polsce stać 95-96 na te komputery. Były pierwsze Pentiumy 75, setki. kto tam bogatszy to miał 120, 130, trójkę. Gdzieś tam w gazetkach widzieliśmy nawet Pentium 200, że takie maszynki były. Był to czas kiedy E, używaliśmy głównie DOSa. a Pojawił się też Windows 95, który był jednak bardzo awaryjny. No, wieszał się w ogóle. Gierek jeszcze pod Windowsa nie było takich, e, takich fajnych jak pod dos -em. Były to jakieś takie pasjance i sapery i w ogóle e, mieliśmy. Przeważnie 8 MB ramu, już w 1996 roku, i to były komputery, naprawdę, na których już wszystko chodziło. Need for Speed, y, żeś mogli odpalić, Mortal Kombaty 3. No 8 MB ramu to było takie naprawdę pamięć marzenie. E, jak ktoś z są, to miał 16 MB pamięci. No i te Pentiumy, właśnie 75100, A tutaj, proszę, ja Was, 96 rok Silicon Graphics. E, procesor 200 MHz w, w takim Bida Edition komputerze 200 MHz, pełne 64 bity, nie jakieś 32 na 64. E, komputer, który ma 320 MB RAMu. Czujecie? E, ja to teraz tak, tak tak mówię, możecie tego, ale wyobraźcie sobie. Macie w domu komputer z 16 MB i po prostu chodzicie po osiedlu, i jesteście królami, chwalicie się, a silicon grafik ma 320 MB z możliwością rozszerzenia do 1 GB. Czujecie? 96 rok mieć 1024 MB w kąpie. No to jest totalny szok. 200 MHz 64-bitowy procesor, coś tam super skalarny i w ogóle, czytałem to, tego opis, to znaczy super skalarny, ale to ja zrozumiałem. A tarowcy też by zrozumieli, ale tutaj pozwólmy też. Bez jakichś tutaj zagwozdek oglądać, wszystkim ten, ten mój materiał. Także sprzęt po prostu niesamowity, niesamowity sprzęcik, jeżeli chodzi o sprawy techniczne. A, a druga rzecz, która zaszokowała mnie w tym komputerze, jak już sobie tam usiadłem u Borga e, przed tym kompem, wyłączyłem Quake'a, który na nim chodził. Na tym komputerze, nawet Quake był odpalony w OpenGL-u w ogóle. To jest system operacyjny. W Silicon Graphics jest generalnie system Irix, który bazuje na Unixie. I jeszcze raz teraz przypomnę, to jest okres, kiedy mieliśmy Windowsa 95. Wieszające się gówno, krytyczne wyjątki, tragedia w ogóle. Irix po prostu zachwyca tym, jak wygląda. No, no kolory, okienka, obsługa, a największe wrażenie robi po prostu... No jedna rzecz, którą Wam za chwilę pokażę. Aż musiałem się wczoraj sztucznej inteligencji poradzić, jak to było zrobione. No niesamowity sprzęcik I ten, który akurat ma Borg tam u siebie, procesor R5000, 320 MB, no karty graficzne były jakieś tam specjalizowane, to wam teraz nie powiem. No to jest to taki komputer totalnie low-endowy. To nie na tym robili Parki Urajskie. Parki Urajskie to był jeszcze na lepszych komputerach robiony na Iris Indigo. Ale i tak mistrzostwo... Dobra, za dużo już gadam, za dużo już gadam. Yy, odpalę teraz kompy, yy, puszczę Wam króciutki filmik, który tak nagrałem, ekran tego Silicon Graphics, żeby Wam pokazać ten system operacyjny IRIX i bierzemy się za, za, moje, za moje Atari. Wiem, że nie możecie się już przeglądu gazetki doczekać, ale jeszcze jeszcze kilka minutek. E, wpiszemy sobie na Google SGI O2 i chcę wam pokazać najpierw, jak ten komputer wyglądał. E, wejdźcie sobie oczywiście na Wikipedię, e, poczytajcie tam e, te rzeczy, jeżeli Was to interesuje, jakie tam były możliwości procesorowe, pamięciowe, jakie tam były właśnie układy graficzne, e, ale najpierw wam pokażę, jak ten komputer wyglądał. Przełączymy sobie tylko tutaj na e, w, w najwyższej zdjęcia. Popatrzcie. Taki! Taki wypierdek mały, bo tego inaczej nie można nazwać. no Myśmy wtedy e, mieli obudowy MIDI Tower, e, te takie średnie też towerki, mieliśmy. Niektórzy marzyli o Big Towerach, im się udało. A tutaj taka popierdówka malutka stoi koło monitora. Taki niepozorny komputerek, a w środku naprawdę taki totalny power. E, ale tak mówiłem, nie to robiło wrażenie. E, puszczę Wam teraz tutaj z pendrive'a zdjęcia e, tego, e, tego systemu operacyjnego. No, filmik nie jest najlepszej jakości, bo tak na szybko było wszystko poustawiane i tylko odpalone, ale chcę Wam jedną rzecz niesamowitą pokazać w tym systemie. Ja tutaj będę tak dawał pauzę i będę troszeczkę gadał. No, to jest to stanowisko u Borga, stoi ten niepozorny komputerek tam podpięty do jakiegoś nowego monitora. No i generalnie system jest okienkowy, jak widzicie. Są ikonki na pulpicie, no nic nowego w porównaniu do, do Windowsa 95, ale na przykład tutaj na górze, dobrze to widać, no to najwyżej jak będzie się źle okazuje widać, to Wam puszczę potem bez mojego ryja tak na cały czas. Ale są takie, takie kwadratowe grafiki symbolizujące e, uruchomione aktualnie okna e, pomniejszone właśnie do takich kwadracików i w tym w tych kwadracikach widać jakie okno jest puszczone, co jest w środku jakie ikonki. No ciężko to tak opisać, ale naprawdę bardzo fajny efekt. W Windowsie 95, 98 czegoś takiego nie było. E, tutaj na to sobie po prostu klikaliśmy, to się to się tak fajnie powiększało, ale największy bajer w tym systemie, który no po prostu patrzałem na to przez pryzmat Windowsa 95 i byłem po prostu w szoku. To zaraz, zaraz wam pokażę. Ja tu tam będę tą myszką tam sobie jeździł, opatrzcie, otwieram sobie i teraz uwaga. Teraz pauzowałem. Kurde, chyba będę wam to musiał zbliżyć. Tutaj w, w każdym oknie mamy okno, mamy ikonki, mamy ten taki pasek tutaj z różnymi tam menu, że se naciskamy, ale z boku mamy takie dodatkowe ikonki do sortowania, do pierdzielenia różnych, ale mamy tu takie taki jakby graficzny taki pokręcio Taki, jakbyśmy mieli taki, no pokręciołek! No wiecie, to jest pokręciołek przecież. I tym pokręciołkiem możemy sobie myszką tak popokręciołkować, i wtedy nam. Patrzcie, co się. Ja to powiem, żebyście wiedzieli, czego oczekiwać, żebyście ten nie. Przybliżają nam się i oddalają ikony. W Windowsie 95 mogliśmy sobie puścić widok listy, ikonki małe, tam większe, co nie. Ale tutaj jest to takie skalowane, ultrapłynne, bez straty rozdzielczości. Popatrzcie, patrzcie na ikonki, jakie są małe. Ja teraz tam najeżdżam na tego pokręciłka I patrzcie, i to się zbliża, oddala i to się robi mega płynnie. Totalnie nie, nie psuje się jakość grafiki tych, tych, e, tych ikonek, wszystkich. Ja początkowo myślałem, że to. E, i, I dalej będę tak się upierał, bo ja nie wierzę w sztucznej inteligencji dookoła, bo jak, bo jak, do koła. Bo jak gada, że Komodorek jest najlepszym komputerem, to nie można jej wierzyć. Ja, ja stawiam tutaj, muszę jeszcze poczytać o tym w necie, że te ikonki są zrobione z wektorów po prostu, dlatego tak fantastycznie to wygląda, no niesamowicie, jak te ikonki powiększamy już do takich rozmiarów, to wszystko jest idealnie, kurde, równiutkie, bez pikselków, no miszo świata. Jeszcze Wam to puszczę tutaj kawałek, ale sztuczna inteligencja, to teraz, dobra, to zaraz Wam pokażę, sztuczna inteligencja twierdzi, że to są dalej bitmapy, ale że moc procesora i komputera tam je skaluje i rysuje na nowo i cuda wianki z tym robi i w ogóle OpenGL pomaga i tak dalej, tak średnio mi się w to wierzyć, bo dla mnie to wygląda na, na wektory, dobra, bo zanudzam Was już, popatrzcie, ale jest to mistrzostwo po prostu świata. Taki system operacyjny versus Windows 95, no to tutaj nie ma w ogóle porównania. No, po prostu obsługa, bogatość tego systemu. Tutaj w ogóle zaraz odpalę. Znowu sobie przybliżam, tylko takie w mniejszym oknie. Odpalę jeszcze właściwości systemu tutaj za chwilę. Mnogość opcji niesamowita. No, myślę, że w 95-96 roku byśmy się pogubili tam strasznie. Ale teraz przez pryzmat czasu, no, niesamowity system. Patrzę, klikam teraz system menadżera. To będziecie gówno widzieć tutaj. Ja Wam to będę się widzieć. I tutaj jest właśnie opis tego wszystkiego, co siedzi w kąpie. Nie taki jak w Windowsie 95 mieliśmy, żeby był tam menadżer urządzeń, wszystko rozwijane. Tu jest w postaci takiej listy, ale właśnie 200 MHz procesor MIPS R5000, 320 Mb No i te wszystkie... Chciałem sobie to w ogóle przewinąć, to jest film przecież. No, no niesamowite wrażenie ten komputer robił, ten system operacyjny. E, Unix oczywiście jest ultra stabilny. E, nam się Windows w ciągu godziny potrafił 10 razy zawiesić. W ciągu tygodnia potrafiliśmy go 7 razy instalować. Tutaj takich rzeczy nie ma. Niesamowite. E, no i zaraz jeszcze e, tutaj właśnie odpaliłem sobie. Quake'a jedyneczkę, wersję pod OpenGL'a, no która chodzi ultra po prostu płynnie, do wyboru tam jest w ogóle rozdzielczość 1024x768 Kiedy, no, nam wszystko skakało w 647 480 nie szło zgrać, bo nasze, nasze kąpy tego nie, nie były w stanie pociągnąć, a tutaj Quake No w wysokich rozdzielczościach, kurde, z, z rozmywaniem wszystkiego, my jeszcze wódu pa, patrzcie, patrzcie jak to zapierdziela, no no Mistrzostwo Świata, myśmy o Voodoo marzyli, Voodoo kosztowało, znaczy ten komputer też kosztował w ciągu klasy, ale na Voodoo nas... Jezu, no popatrzcie jak to wygląda, widać to dobrze? Widać to dobrze! Generalnie jestem pod ogromnym wrażeniem Silicon Graphics. Borgo goś tam gdzieś tam zabrał z jakiejś, e, jakiegoś laboratorium, on tam służył do, do rentgenów czy do czegoś, ale taki komputerek mieć w domu, ale bym się bawił. Dobra, dobra, nie przedłużamy. Tutaj wyłączę te filmy, tam już Quake będzie sobie latał. E, tutaj Wam jeszcze tylko pokażę, no jeszcze raz tak na ten. Tym... O, taka ekipka była. Łukasz Retro PC, Kubas, znany YouTuber. Komodorowie z Borg. Tomek, Lucyna, Kordian, naprawdę było, było super e, O, tu, tutaj głupie miny. I potem jeszcze takie jedno. Tutaj udawałem, że jestem ślepy. <grym> Dobrze, o tym wiecie. I jeszcze wam pokażę to zdjęcie z tej sztucznej inteligencji, która właśnie. E, o, która strasznie twierdziła, że to są mimo wszystko bitmapy, że to nie jest ten, że OpenGL. Kurde! Tam się aż pociemniło. Dobra, bierzemy się za czasopismo. To Wam chciałem pokazać. Naprawdę SGI. Kurde, przepiękna maszynka. Pyk i przeglądamy. Wiem, wiem, że już przebieracie nóżkami, żeby zobaczyć, co tam w środku mojego Atari jest, ale jeszcze taka jedna informacja, jak widzicie, jest tutaj odpalona już Altira, ponieważ będę chciał Wam, jak to stało się już taką tradycją, pokazać na emulatorze te rzeczy, które są w tym, w tym magazynie, gierki, programy, wszystko mam już pościągane, gotowe do odpalenia, także urozmaicimy sobie, zachęcimy Was, bo takie screenshoty to nie zawsze zachęcają, a jak się jednak zobaczy taki programik, powiedzmy, na żywca, to, to jest zawsze lepiej. Dobra. Kamerka już leci na czasopismo. Tak się prezentuje, popatrzcie. W całości w kolorze, bo wcześniej żeście na czarno-białe widzieli. Yy, numer 6, lipiec-sierpień 91 rok. Cena 8000. Chyba się tam zaczynało od sześciu nie? No drożeje, drożeje. Yy, no jak to u mnie jest, yy, jest troszeczkę popisana okładka na dużym A jest Wojny napisane. No to oznacza, że w środku jest listing do przypisania gry Wojny Rdzeniowe, ale sobie o tym zaraz pogadamy. No, jest też takaś tam graficzka. Pomysły im się niestety kończą. Te, w tych pierwszych trzech numerach było to lepiej. Jest graficzka, jest na źrenicy logo Atari. No, i tutaj dookoła tej grafiki są tematy, które się w środku tego numeru znajdą. ST dla profesjonalisty, Action plus Basic, ortografia, zapis, odczyt rysunków koali, Top 12. Formaty dyskietki, to jest drugi, druga, drugi już artykuł związany właśnie z no z dyskietkami, tak ogólnie z dyskietkami. Ortografia, wojny rdzeniowe i jak kodować. Dobra, otwieramy sobie. Proszę bardzo, co w numerze, jeszcze tak Wam szybciutko przelecę ten spis treści, może będziecie chcieli sobie dokładniej na pauzie przeczytać co tam jest. No i zaczynamy opowiadać. Proszę bardzo. No, i tak jak stało się już standardem w, w moim atarii, na pierwszych stronach mamy, mamy wieści, czyli takie newsy, co nowego w, w sprzęcie, co nowego w oprogramowaniu. I tutaj mamy takie, takie cztery informacje. Najpierw stacja dyskietek do 1.44 do ST. Jak już w poprzednich numerach wam opowiadałem, ST nie było tylko komputerem do domu, był to komputer bardzo często wykorzystywany w profesjonalnych zadaniach. Ja, ja nie miałem pojęcia, że ST może takie rzeczy robić, a na, na rynku niemieckim było to, było to w standardzie. No i tutaj jest właśnie stacja dyskietek do, do, do ST, która ma e, możliwość formatowania dyskietek na 1,44 MB, ponieważ potrzeby klientów rosną, e, a standardowe 720 MB e, stało się już zbyt małą pojemnością. No i cena w RFN takiego cuda wynosi 289 Deutsche Marków e, i możemy sobie coś takiego załadować możemy wtedy czytać dyskietki z MS-DOSa. No taki taki bajerek. Yy, mamy kolejną informację o rozszerzeniu pamięci do do STK. Yy, też tutaj piszą, że coraz większe wymagania programów i tak dalej emulatorów, które sobie możemy do, do STK włożyć, czy to Emulatorów pc czy emulatorów Apple'a, no i to wszystko ciągnie ze sobą konieczność większego, większej ilości RAMu, więc tutaj kolejne rozwiązanie, które ma po prostu przerażającą cenę: 798 Deutsche Marków. No ale Niemców było stać, więc, więc takie, takie rzeczy były u nich robione, były sprzedawane. Tutaj urządzonko, które sprawia, że Atari może ro robić jako miernik, czyli czy wszyscy lutownicy. Ja ostatnio nawet czekajcie. Ja ostatnio nawet miernik używałem, nawet mnie mój sąsiadu tam przeszkolił, bo musiałem tam sobie posprawdzać kabelek SEO, czy on ten. I uwaga, teraz was w szkole. Miernik się ustawia na taką funkcję bipczenia, i wtedy się wtedy tym patyczkiem z jednej strony dotyka, z drugiej strony się dotyka, i on robi takie i i wtedy jak robi takie brrr, to znaczy, że kabelek działa. Też już się nauczyłem. No i właśnie takie coś będzie można. Można było podpiąć do atari. Różne tam urządzonka można było do tych takich pręcików, tutaj podpinać, miernikować właśnie. No takie dla personalistów, że tak powiem. E, tutaj też informacja o jakimś wizytu, wizytówkownikowym automacie. E, nie, teraz tak poważnie wam powiem. Kurczę, 91 rok, a w Niemczech były już na, na lotniskach, na jakichś większych dworcach, były takie automaty, do których się mogło podejść. Była tam klawiatura, był zainstalowany, czy był odpalany z dyskietki jakiś program, na którym mogliśmy sobie stworzyć wizytówkę. Podchodzimy, podchodzimy do takiego kiosku, klikamy, wpisujemy tam Atari Retrofan, tam e, wpisujemy Elio, bla bla bla, tworzymy sobie wizytówkę, e, naciskamy print i wychodzi nam, kurde, nie wiem, 40 wizytówek tam chyba było e, na ładnym papierze. E, stworzone według naszego, naszego projektu Wsadzamy do kieszeni, kurde idziemy e, Rozdajemy wizytówki No kurde, 91 rok i, I w Niemczech byli naprawdę mega do przodu e, No my to, z, ja, no nie będę mówił Bo chciałem, chciałem powiedzieć jedno hasło Ale to YouTube by mnie zablokował Bo to jest niepoprawne chyba już politycznie tak mówić Ale wiecie co, o co chodzi Kurde, 95, pierwszy rok, przepraszam A popatrzcie, automacik, klawiaturka, możliwość zrobienia sobie e, wizytówek no, no fajnie mieli w Niemczech Dobra, lecimy dalej na kolejnej stronie mamy listy, no listy standardowe, tutaj znowu jakiś, jakiś gościu pyta o drukarkę, jak tam podpinać, bla bla, bla. tutaj też jakieś tam technikalia, ale, na reja se znowu dam, ale jeden liścik jest fajny, jest fajny, no i zasługuje, żeby go przeczytać. Jest taki jeden numer bajtka, który Wam też pokażę, w którym jest taka ogromna tabelka na dwie strony tego bajtka, gdzie jest porównanie komputerów 8-bitowych. Komodorek, Atari, Spectrum, porównanie jaki tam jest procesor, częstotliwości, jaka jest grafika, dźwięk, kolory, rozdzielczości. No i tutaj a propos tego, uwaga, obniżymy. E, niedawno dostałem od kolegi bajtki z minionych trzech lat, w jednym z numerów tylko Atari został umieszczony artykuł Mam Atari, zostało w nim napisane, uwaga, Atari ma lepszą grafikę, Komodore dźwięk. Tutaj już widzę komodorowców, jak tam już, już się burzą, a, a, aż się zapowietrzają. Ale to czekajcie, czytamy dalej, czytamy dalej. Czytamy dalej. Atari ma lepszą grafikę niż... Kom czekajcie. Dziwię się Panu i wielu innym, którzy myślą, że Atari ma lepszą grafikę niż Komodore. Za prosty przykład niech posłuży znana gra World Karate Championship. Na Atari po pokonaniu kilku zawodników nie miałem podanego koloru pasa i nie zmieniło się tło. Na Komodore ta gra jest urozmaicona, zmienia się kolor pasa, zmienia się tło. Myślę, że tym przykładem przekonałem pana, że Komodore ma lepszą grafikę niż Atari. Grzegorz płaczek Tarnowski gór. Półtora godziny ode mnie gościu mieszkał. Eee, no i tutaj tak. Najpierw zapytam, gdzie została kupiona gra World Karate z pewnością od złodzieja. No bo wiadomo. Wiadomo, że jak kupujemy od... Kurde, nie, nie mogę się tak drzeć. Mam otwarty ten balkon, a sąsiedzi przecież mogą do pracy iść, nie? Patrzcie, mam otwarty. No. To, że taka jest wersja World Karate, to jest wina tylko i wyłącznie piratów. To jest tylko i wyłącznie piratów wina. Ale generalnie, tutaj gościu pisze dalej, że grafika to jednak. Nie, znaczy odpowiedź jest na to, nie tylko to, co można zobaczyć w kilku programach, lecz to, co można rzeczywiście uzyskać na ekranie. Programiści gier piszą je na kilka komputerów równocześnie, więc robią to w najprostszy możliwy sposób. Możliwości graficzne Atari są rzeczywiście większe, ale trudniej jest je w pełni wykorzystać. W ten sposób lenistwo programistów i wygodnictwo złodziei kradących i poprawiających te programy psuje opinię o komputerze. Także myślę, że raz na zawsze rozwialiśmy kwestię, który komputer ma lepszą grafikę. I milczeć komodorowcy. Przyjmijcie to jako prawdę, skoro już w gazecie o tym piszą, to tak musi być. No, także, kto to tak mu odpowiedział? Nieważne, ale miał rację. Dobra. Na kolejnej stronie mamy znowu przedruk tych samych rzeczy, czyli e edytor Bajzika i, i, i te wszystkie znaki specjalne, jak osiągnąć. Lecimy dalej. Lecimy dalej. I tutaj mamy wojny rdzeniowe. Ja to teraz tutaj sobie w, wczytam na Już zaczął zmieniać w ogóle kolory, widzicie. E boot image. I tutaj wojny rdzeniowe sobie to odpalimy. No jest to. Tu, tutaj, tam się będzie ładować, będzie się plumkać. To jest ten listing, właśnie do przepisania. I nie jest to taka typowa gierka, ponieważ wojny rdzeniowe jest to taka gra polegająca na programowaniu. Gracz pisze programik w specjalnym takim języku, który się nazywa Red Code w tej, w tej, w tej grze który ma ograniczoną bardzo liczbę rozkazów, widzicie, dat, mów, a, do i musimy napisać taki programik, który będzie walczył z programem napisanym yy, przez komputer. No i te programy jakoś tam się zwalczają wzajemnie. Nie wiem za bardzo co chodzi, bo... No bo nie wiem za bardzo co chodzi. Program wojenny numer jeden tu się pojawia. Gdzie mam klawiaturę? Czekajcie. Pyk. Wezmę sobie... No i właśnie tak za bardzo, ja tego nigdy nie przepisałem, jak byłem mały, bo wydawało mi się to zbyt skomplikowane. Wybieram program wojenny numer 1 i dupa, błąd to, czy tu z iskietki się pojawia. To jest jakaś taka, we... no kurde, trzeba będzie chyba to kiedyś przepisać. W każdym razie to nie działa, ale, po... ale powinno działać tak, że piszemy jakiś tam programik. Zaraz wam pokażę przykładowe programiki, które tutaj są i one tam zaczynają walczyć między sobą, a my po prostu patrzymy na ekran, co się dzieje i kto wygra na tej zasadzie. No może to być yy, interesujące, ale no. Tego wam tutaj nie pokażę. No da się tam l. Zrobić listing tego. Wszystko jest ładnie, pięknie przepisane, ale nie wiem czemu to nie chodzi. Będę musiał temat zgłębić, bo wydaje mi się na tyle ciekawe, żeby wam go kiedyś pokazać. Natomiast tutaj się tam listinguje. A ja wam jeszcze tutaj pokażę o programy wojenne, które możemy napisać. Najprostszym programem wojennym jest Skoczek. Składa się tylko z jednego rozkazu. Kopiuje on samego siebie do następnej komórki pamięci i w ten sposób systematycznie zaadaptuje je. je za no to są takie skomplikowane rzeczy. A Atarowcy to zrozumią, ale no boję się o, o resztę widzów. No i te inne programy są opisane, które możemy właśnie tworzyć dzięki tym poleceniom, które tutaj są, pewnie to się wszystko dzieje tak w trybie tekstowym, jakieś tam literki, ale obiecuję Wam, że kiedyś tą gierką się zajmę, temat, temat sobie zgłębię i zobaczymy jak to tutaj wyszło, tym bardziej, że listing nie jest jakiś kurde specjalnie duży, w porównaniu z tym co kiedyś tutaj Wam pokazywałem w mojej Atari, no to nie jest duży, a gierka może być naprawdę naprawdę ciekawa. Dobra, taki, popatrzcie co jeszcze taki listing skomplikowany, no i lecimy dalej. Eee, tutaj jest ciąg dalszy tych listingów jeszcze do, do, do tego, jak się tam, ale w innym języku, to jest we chyba. I tutaj mamy kolejne dwa artykuły. Mamy tak, katalog dyskietki w Basicu. E, tu jest taki programik, e, no dla mnie on jest z dupy, bo jak pamiętacie, ja używałem od samietkiego początku Turbo Basica. E, w tym zwykłym Basicu to dosłownie przez parę dni się bawiłem, potem używałem Turbo Basica. E, I Turbo Basic XL jest to e, język, który ma już zaimplementowaną obsługę stacji dyskietek, czyli tam te wszystkie... Te wszystkie Diry, Rename, Loady, Sawe -y możemy robić na dyskietce. Jest to, jest to tam wbudowane, nie ma problemu. Standardowy BASIC tego nie ma i tutaj jest właśnie programik, który musimy przepisać, który musimy odpowiednio nazwać plik, umieścić na dyskietce z DOSem, no i wtedy w BASICu będziemy mieli DIR. No kombinacje alpejskie, a wystarczyło sobie po prostu spiratować yy, turbo BASICA XL. Yy, następny artykuł jest o stacji LDW i California Access yy, i dotyczy konkretnie takiej, takiej lutownikowej przeróbki. Tutaj widzicie, tak trzeba przerobić, że tam właśnie, że tu będzie jakiś U16, a że ten trójkącik tam będzie w tą stronę puszczał 16 w tą 1 i jak to, jak to wszystko zrobimy, to pojawia nam się możliwość w stacji dyskietek tam zablokowania. To będzie skomplikowane, co mówię. Tam są te takie fototranzystorki, jakieś, coś tam, coś tam, które wykrywają, czy mamy wyciętą w dyskietce ten otworek i blokadę zapisu, czy nie mamy no i tak dalej, No i jak tam sobie to jest nie zrozumiecie tego. Jak sobie tak wszystko to polutownikujecie, no to można można wtedy pociulać troszeczkę, no takie skomplikowane tematy. No nieważne, lecimy dalej. To nie będziemy takimi rzeczami zajmować się tutaj. E, jak kodować? To jest ta szkółka, która rozpoczęła się na samym początku w moim Atari. E, od algorytmów, od tego w jaki sposób należy dobrze napisać grę, jak się do tego przygotować. No i tutaj e, Wojciech Ziętara już bardzo jest zagłębiony w program. Już, już są procedury, w poprzednim, w już były pierwsze procedury. Tutaj jest to bardziej rozwinięte i w ekrzynie i w Basicu, e, także... No, nie wiem, czy to się w siódmym numerze skończy, już gra powstanie, czy nie. Ale naprawdę fajny cykl, który, który daje taki pogląd, jak właśnie napisać dobry program, o czym, o czym pamiętać, jak go stworzyć. No i gotowe, gotowe jakieś tam linijki też do przepisania, które można wykorzystać w przyszłości pisząc własne gierki. Naładowanie baterii 5%. Ja pierdziele. Dobra, prze, przerywamy na tym momencie. Ja za chwilkę wracam, tylko się muszę naładować. Dobra, jestem z powrotem. Wziąłem sobie inny telefon, bo nie mam czasu, kurde, czekać, aż ten się naładuje. Jest już 6.05, a jeszcze to muszę dograć do końca, muszę to zmontować, wysłać w internety i jechać do pracy. Także lecimy drugim telefonem. Na kolejnej stronie mamy coś, czego mi cholernie brakowało w moim Atari. Krótkie, krótsze, najkrótsze. Są to programiki krótkie, krótsze i najkrótsze wysłane przez czytelników do redakcji, no, które coś tam robią, no, jakieś proste programiczki. I jest to podobna zasada jak seria 5 linii w tajemnicach Atari. Przy czym w tajemnicach Atari czytelnik był ograniczony właśnie do 5 linii basica z napisaniem programu i wysłaniem go do redakcji, a tutaj no nie ma ograniczenia 5 linii, ale programik musi być po prostu krótki. Tutaj tych programików jest 5, jak widzicie, ale no one są takie różne. Tutaj jest jakaś blokada, blokada resetu tutaj jest jakiś programik, który jakąś linię robi na ekranie przesuwaną klawiszem help, która nam podkreśla to na co mamy patrzeć aktualnie, ale mnie zainteresował dokładnie ten programik. Jak już tam widzicie na górze w pierwszej linii CRM zamiana arabskie na rzymskie. Jest to program, który właśnie nam wpisujemy liczbę taką naszą, wiecie, naszą polską, wciskamy returna i pojawia nam się liczba rzymska. No i to wam właśnie chcę teraz pokazać. Ja sobie to wczoraj przepisałem, skorzystałem z bardzo fajnej funkcji, która jest w emulatorach, a mianowicie save state, damy sobie teraz load save state, rzymskie, no i to jest ten programik tutaj przepisany już przeze mnie, no i, gdzie jest klawiatura, ciul, ja nic nie wciskam, a to się tam napierdziela, tak jakbym wciskał return się robi teraz, czekaj, by sobie klawiaturę wziąłem, patrzcie, ja nic nie wciskam, a to tam na dupca, o, dałem escape'a. Czekajcie, jeszcze dam jeszcze raz listing sobie zrobimy. Dobra, poleciało. No i odpalamy. Uwaga, dajemy run. Ry, u, ny, zaraz Wam tam zbliżę. No i popatrzcie, pojawia się zapytanie o liczbę. No to wiadomo, jak wpisz, wpiszemy na przykład trójeczkę, no to się powinny nam zrobić trzy, y, trzy duże i. Proszę bardzo, jest, no nie? Odpalamy program jeszcze raz, damy mu bardziej skomplikowane. Damy na przykład 18, no to powinniśmy mieć x, v, no i 3i, prawda? Wciskamy. Return. No i proszę bardzo, tutaj komodorowcom też powiem, jak to przeczytać. XIV! XIV! Ale to jest osiemnastka rzymska, no. E, możemy wpisywać oczywiście cyfry większe, na przykład 152, to powinno być jak? E, setka to było C, nie? 50 było L, czyli CLII I powinno być, nie? A, ja, kurde, muszę run wpisać. E, 150... Ja pierdzielę, 152. I proszę, tyle i i. Y, damy jeszcze raz run, spiszemy coś bardziej skomplikowanego. Damy na przykład teraz 1245. To powinno być jak MCC y, 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 Return. <śm> MCC XLV. No proszę bardzo. No bo nie chciał mi się myśleć tyle. A zobaczymy, jak sobie poradzi z takimi większymi liczbami. A tu już to nie radzi. Tu już wszystko zastępuje mkami. No ale taki programik. Dobra, klawiaturkę. Klawiaturkę odkładam. Yy, bardzo fajna, fajna seria się zaczęła. Mam nadzieję, że w tym siódmym numerze też coś takiego będzie. Wszystko sobie można przepisać. Dosyć szybko. Mi ten programi wczoraj zajął z 5 minut, także fajna zabawa, ok. Lecimy dalej. Yy, Tutaj, duszki w natarciu. Kolejny artykuł, właśnie o, o, o duszkach, które tam możemy sobie stworzyć. E, listingi do przepisania. Duszki się tam pojawiają na ekranie. Nie bawiłem się tego, nie przepisywałem. Nie kręcił mnie ten temat nigdy. I raczej się za to teraz też nie nabiorę. E, nie nabiorę, zabiorę. Ale jak kogoś takie coś bawi, więc więc do roboty. E, kolejna seria tylko dla zaawansowanych. Czyli naprawdę takie bar, bardzo skomplikowane programy. Tutaj, e, magnetofon jako pamięć zewnętrzna. Nie chce mi się. Popatrzcie, tu są jakieś. Cały serd, to w ogóle jest ciężkie do zrozumienia dla tarowca, więc no inni sobie kompletnie z nie poradzą. Ale, ale są takie rzeczy w tej gazetce. Lecimy dalej. E, tutaj mamy O, systemy instalowane w stacjach dyskietek. E, ja mam w swojej stacji California Access, która sobie tutaj leży o na, na, na PC. -cie. Mam zainstalowany system Toms. Generalnie jest to system, który daje nam odczyt 70 tysięcy bodów, zapierdziela to jak dzikie. Stacja Kalifornia Access sama w sobie ma pojedynczą, rozszerzoną i podwójną prędkość, prędkość pojemność, forma, znaczy możliwość formatowania dyskietki na pojedynczej, średniej i podwójnej gęstości. Czyli 90, 133 i, i, i 180 kB. No, i tutaj są też opisane systemy, które były w stacjach dyskietek: Atari 1050, Duplikator 1050, Turbo 1050. Są opisane, jakie programy były dostarczane na dyskietkach do tychże rozszerzeń stacji dyskietek: jakie prędkości oferowały, jakie, jakie gęstości itd., itd. No, fajna taka rzecz, można sobie poczytać z ciekawości. Na kolejnej stronie mamy znowu naukę. Języka Action, także to sobie też darujemy, bo to jest taki jeden wielki ciąg te, te, tych, tych lekcji Wojtka Zientary. E, następna strona jest Ortografia. E, bardzo, bardzo fajny programik od Mirage. Tutaj już widzicie na screenshotie, że będzie on w ósmym trybie graficznym, że wygląda tak naprawdę bardzo fajnie. E, ja ten programik pobrałem, już go sobie tutaj odpalimy. I jest naprawdę kurde spoko. Ja tego w oryginale nie miałem, bo szkoda mi było swego czasu e, kasę na kupowanie. E, no, programów zamiast, e, zamiast gierek, ale trzeba obiektywnie przyznać, że jest naprawdę, naprawdę spoko. E, tutaj chwilka dekompresji i zaraz, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tu znowu muszę klawiaturę sobie podnieść z ziemi. Jak się w podstawówce miało, wiecie, dyktanda i tak dalej, to to można było sobie naprawdę poćwiczyć. A tutaj jest też napisane, że słownik programu składa się z ponad tysiąca słów, więc hasła do odgadnięcia powtarzają się bardzo rzadko. Dobra, naciskamy, naciskamy start. Spacja, spacja i popatrzcie, spacja. No, czemu się nie chce wystartowywać? Czekajcie, może coś ten. Sebastian. S return. No kurde, startuj, przecież wczoraj mi to działało. Jaki bez sens. No przecież sprawdzałem to wczoraj. To czekać. ja to jeszcze raz załaduję. Chwilę. Boot yy, boot image yy, ortografia jeszcze raz. Może, może szybciej trzeba nacisnąć po prostu spację. Już zaszykowałem już zaszykowałem se palca już. Wczoraj mi to kurde działało. Bez sensu. Waga Spacja. Noż, co za gówno! A może ja mam basic, kurde, włączony? Czekajcie, dlatego się nie ładuje. System Tu Musicie jeszcze chwilkę poczekać. Konfiguracja systemu. Firmware. Tak, enable basic jest tutaj. Może mu brakuje, kurde, pamięci. Ok, jeszcze raz. Boot image. Boot image i ortografia. Ostatnią szansę udajemy. A tu mi się final cut załadował, bo, bo wam będę zaraz składał. Czekajcie, wrócimy sobie do tego podglądu mojego ryja. Dobra. I uwaga, cierpliwości troszeczkę, spacja. O, i teraz poszło, czyli za, za mało pamięci było. Pięciu wspaniałych, to są ostatnie wyniki, bo tutaj mamy bodajże dwie minutki na no na to, żeby jak najwięcej wyrazów dobrze, dobrze odgadnąć. Naciskamy start, podajemy. Nie podajemy imienia pierwszego gracza. użniać No i tutaj jest taki kotek, który nam zadaje to pytanie. My musimy teraz joystickiem lewo-prawo wybrać prawidłową odpowiedź. No i jak na przykład wybierzemy złom, uwaga, no chciałem złoma mi się pomyliło, dobro wybrałem, no, Ale tam się pojawił kotek, że dobrze nie. Teraz mamy łódkę. No to wybrałem źle i popatrzcie, i kotek był tam. No za szybko to znika, ale widzicie kotek się albo tam denerwuje, albo, albo się cieszy. Wybieramy teraz tak, jest dobrze. Biurko wybieramy tak, też jest dobrze. No i tam y, czas nam leci, zaczynamy y, gromadzić tutaj punkty, które będą się na, na wykresie tutaj nam tak, tak ładnie y, rysować. Ja tutaj ja, toż, ja znam ortografię, tylko tak szczelam teraz, bo nie patrzę dobrze. Yy, malutki yy, grupa yy, Juchas. Widzicie jak ja znam? Yy, służba. I popatrzcie te punciki się gromadzą. I jak będzie kolejny gracz grał, to wtedy zaczyna się tutaj rysować taki wykresik porównawczy yy, pierwszego gracza i drugiego gracza. No taka, taki fajny programik naprawdę. Chata. Psi, dobrze. Szczelny, dobrze, ale ja jestem, ja naprawdę uważałem na polskim. Elementarz, pyk, narzekać, to już przerwiemy, już przerwiemy, nie ma, nie ma co, lecimy dalej. Eee, sobie klawiaturkę znowu ściągnę na ziemię. I dalej mamy wielki konkurs. Był w poprzednim numerze, pierwszy konkurs, i teraz jest drugi. Mamy kolejne pytanko: jaki układ stalony jest w stacjach dyskietek? Tam to było wcześniej opisane, jak nazywa się firma programująca ortografię, czyli ten programik, czyli Mirage. No i te wszystkie pytanka, odpowiadamy, wysyłamy do wygrania. Tam były chyba joysticky: tak, joysticki, joysticky, joysticki, wycinarki dyskietek, paczki dyskietek, bla bla bla. Kolejna stronka, mamy Atari jako sterownik. No tu jest też dla lutowników jakiś programik, jakieś tam lutownikowanie, jakieś porobienie takich rzeczy dla, dla zainteresowanych To tam, tak Wam zrobię, chcę naciśnić, No tam nam gra, <laughs> twój wynik to Czekaj, no, dobra, to może się tam ten wykres narysuje, czekajcie chwilę, to napiszemy l i o p Enter Pięciu wspaniałych, Eliop 0%, coś tam, no to coś źle policzyło, bo ja tam dobrze też odpowiadałem. Dobra, ok. Czyli tutaj mamy dla lutowników, dam Wam tak o, żeby tam, żeby sobie tam spauzować, ewentualnie poczytać. Lecimy dalej. O, formaty dyskietek. To jest też ciąg dalszy z tego, co było w poprzednim numerze o dyskietkach, o tym, jak dyskietka jest organizowana. A tutaj jest już stricte napisane... Jakie są te, te, te gęstości na dyskietkach, jakie pojemności, ile to jest ścieżek, ile to jest sektorów, jak, no jak, co to jest formatowanie w ogóle, jakie są skróty tych wszystkich stosowanych formatów i tak dalej, i tak dalej. Fajny artykuł do poczytania, Wojtek Ziętara, standardowo. Dalej mamy Crusade in Europe. Jest to gra strategiczna, która była już opisywana w moim Atari. I tu Wam powiem, jedna rzecz, mnie, jedna rzecz mnie dziwi. Bo w każdym numerze, gdzieś tam w którymś artykule no, narzekają na piratów. Tutaj było to pytanie o, o tą grafikę Atari Commodore i tam polecieli gościowi, że kupił pewnie pirata. W innym numerze też z różnych powodów zachęcali do kupowania oryginałów, które między innymi mają instrukcję, a teraz w serii Wademekum Atari dają pełną, pełny opis Crusade in Europe na zasadzie klawiszologii, opisów i tak no nie wiem czy zakumaliście, ale jak ma się oryginał, no to się ma przecież kurde instrukcje. No no wiem po angielsku, ale już się uczyliśmy wtedy języków, a tutaj dają nam taki opis. No właśnie dla mnie to jest takie totalne zachęcenie do kupienia pirata, żeby potem nie mając instrukcji mieć właśnie gazetkę i sobie z gierką poradzić. No ale no dobra, no tak się zrobili. Dalej jest zapis i odczyt rysunków koali. Koala Micro Illustrator jest to jeden z programów graficznych na małą Atari. No całkiem fajne, aczkolwiek ja, ja wolałem xlr No który oczywiście grafiki, które stworzymy, zapisuje tam w jakimś formacie. No i tutaj jest listing programu, który umożliwia nam odczytanie takiej grafiki pod basic eee, Co nam to daje? No daje nam to zarypiste możliwości, bo jeżeli napiszemy sobie jakiś program... cały czas mi ta muzyczka tam gra. Jak napiszemy sobie jakiś program w basic jakąś prostą grę, no to możemy właśnie grafikę stworzyć eee, w programie graficznym ładnie coś narysować i ją wczytać jako nie wiem, ekran ładowania e, właśnie w Basicu. No dla mnie fajna, fajna sprawa. Nigdy tego nie przepisywałem, ale teoretycznie, e, teoretycznie jest to fajne i można fajnie wykorzystać. E, tutaj mamy topkę 12. Nie wysilili się tutaj, bo, ponieważ są powtarzane tytuły. Jest znowu Zyweks, jest znowu Infiltrator, jest znowu Blinky Skaryszkul, jest znowu Degunis. Każdy tutaj opis zaczyna się po raz drugi na liście, również po raz drugi, po raz kolejny, ponownie na liście. No i te gierki się tutaj powtarzają. Tytuły sobie zerknijcie, jakie tutaj są. No, Henry's House byłem u Borga, miałem go nauczyć przechodzić, ale jakoś tak się zagadaliśmy, że się nie udało. Takie gierki. To samo jeżeli chodzi o STK, tutaj prawie nic stąd nie znam, Kikofa kojarzę, Pipe nie ko kojarzę, Prince of Persia, e a reszta gierek, no może w 19 czy z jakiegoś screenshot'a, reszty gierek nie znam. Także tak wygląda topka. E no i zaczynają się opisy, opisy gierek i tutaj pierwszą gierką jest Fortress. No czekajcie, ja już tu kliknę, to czekajcie, ja już tu kliknę, żeby te Fortress się ładowało i żeby tą muzyczkę wyłączyć. Fortress, gierka bardzo fajna. Ale z jednego powodu, zaraz wam pokażę, Cześć, bo, się gu, bo się gubię. E, najpierw musimy dać tak, system, e, musimy dać konfigurę system, musimy dać firmę włączyć Basica, ponieważ ta gierka jest w Basicu. E, damy już, żeby ona się już ładowała, gdzie ten Fortress jest tutaj. Otwórz, dobra, gierka się już będzie ładować. E, gierka napisana jest w Basicu, tak jak powiedziałem, i wygląda mniej więcej tak. Polega ona na tym, że musimy stawiać fortece. E, my gramy białymi, komputer czarnymi albo ja odwrotnie nie pamiętam. Stawiając fortece, powodujemy, że na górze, pod z lewej i prawej tej fortecy, pojawiają się flagi. No i my musimy zafortecować i zaflagować cały nasz teren. Ale oczywiście po naszym ruchu robi to samo komputer. I Jeżeli postawi, na przykład, tutaj fortecę tą czarną, no, a my mieliśmy, na przykład, tutaj białą flagę, to tam w tą flagę nam kasuje. No i tak musimy rozstawiać te, te nasze fortece, żebyśmy po prostu jak największy obszar zajęli. I tutaj już się załadowało, zaraz Wam to pokażę. Arming Fortes. Znowu muszę klawiaturkę wziąć. No, basic, no to wiadomo, wygląda tak, jak wygląda. Wpisujemy sobie Eliop, naciskamy Enterosa. Spacja mi się wcisła, Nie dobra, Enter. No i jedyneczka, Begin Play. I popatrzcie, pojawia się zaraz taka szachownica. Eliop chyba biały mi będzie. Ruch pierwszy z 21. No i przemieszczamy się oczywiście joystickiem i wybieramy, gdzie chcemy postawić swoją fortecę. Naciskamy Fire. Forteca się pojawiła i dookoła cztery flagi. No i teraz jest ruch komputera i on postawi czarną fortecę. I popatrzcie, i skasował nam teraz te dwie flagi. Nie pamiętam, ale jest taka gra z tymi takimi kuleczkami białymi, czarnymi, co tam się przeskakuje, zajmuje... Nie pamiętam, jak to się nazywa, zapomnę. Ale to jest na podobnej zasadzie, nie? No i teraz my na przykład, jak postawimy sobie tutaj fortecę, pyk, o, no to tam coś yy, udupcyło drzwi z tej czarnej fortecy. Udu o, i tutaj się drzwi... Nowo Bo co mi jeszcze drzwi? I jak żeśmy dali tu fortecę, to tu się udupcyły drzwi. Jakbyśmy potem dali tutaj fortecę, to ta forteca przeciwnika zginie. Ale że on postawił fortecę tutaj, to te drzwi się odnowiły i tutaj też są drzwi, a nam znikło. Proste, proste. A jakie wciągające? Dobra, i na przykład jak ja teraz dam fortecę tutaj. No to skasujemy mu te dwie flagi, popatrzcie. O, i pojawiły się nasze dwie. No i tak właśnie kminiąc sobie musimy grać. Gierka prosta, basicowa, ale naprawdę wciągająca, fajna, także polecam Fortress spróbować. I na przykład, jak ja teraz dam tutaj fortecę, to udubcy mu tam tą flagę, i udubcy mu tu drzwi, że już nie wejdą, że już nie wejdą. Patrzcie, uwaga, fire. O, i udubcy o drzwi. Ale jak on se da tam fortecę, pewnie teraz po prawej stronie. O, no to się drzwi odnowiły, flagi pojawiają, i tak się właśnie gra. Bardzo, bardzo fajna gierka. Znowu nie, muszę z jakiegoś miejsca na klawiaturę to znaleźć. To tak nie można ruszać cały czas. Dobra. Kolejną gierką jest Decision in Desert. Jest to jedna z serii tych trzech gier takich strategicznych. Które, które są na małe Atari, jest tam Crusade in Europe, jest konflikt in Wietnam i jest Decision in Desert Tutaj dotyczy konfliktów, które były w Afryce Północnej Tutaj się nie będziemy nad tym, że tak powiem brzydko spuszczać, ponieważ no, zasada jest dokładnie ta sama tylko inne konflikty Bardzo dobrze odwzorowane, jeżeli chodzi o, o to jak to się tam faktycznie odbywało, o realia Odpalimy sobie to tutaj Tylko znowu musimy dać system, konfigurę, wyłączamy Basica, żeby było więcej pamięci i odpilamy, odpalamy config, znaczy Decision in Desert, natomiast no ta gierka tutaj niestety nam się nie odpali, nie pokażę Wam jej jak ona wygląda ta mapka w takim trybie pełnym, tylko w trybie demo, ponieważ no tutaj w Decision of, in Desert jest zabezpieczenie pirackie, zabezpieczenie pirackie, czyli w jednym momencie trzeba podać no tam z instrukcji jakieś słówko czy coś. Ale to sobie zaraz zobaczycie, tylko nie się załaduje. Grafika 8, dźwięk 5, sens gry 10, czy naprawdę bardzo fajna strategiczna gierka. Musi być e, w ogóle producent gierki, czyli MicroPros, Soft, software. No to już wszystko mówi wszystko w temacie. To jest firma, która puszczała zawsze zarypiste po prostu gierki strategiczne na wszystkie platformy. Popatrzcie, ekran tutaj taki, ten, wychodzi jakiś tam premier, no i będzie mówił, że tam czeka nas konflikt musimy wysłać tam wojska. E, Jezus, tą klawiaturą. Naciskamy sobie teraz e, starta. No i tu nas właśnie pyta, a jak nie to będzie wersja demo, no to Demonstration Game yy, Tutaj w ogóle jak wcześniej wcisnąłem Demonstration Game, to się pojawiło, że jestem szpiegiem piratem, nie? No i wybieramy właśnie, właśnie konflikt yy, No i po pojawi się mapka i będziemy mogli sobie zacząć ciupać ja yy, tak ruszam tą łapą, ale o, już się tam ładuje jakiś, yy, wybrany przez komputer, bo tu tylko wersja demo się puści, ponieważ jesteśmy piratami. Zobaczycie jak wygląda mapka, jak się mniej więcej to prezentuje No Podobnie jak wszystkie gry tej z tej serii. Na górze jakieś takie menu z, z komunikatami, informacjami, zresztą Wam tu jeszcze tak na chwilkę pokażę, e, a na dole mapka jednostki, których, których używamy. Gierka jest naprawdę bardzo rozbudowana. E, to, co możemy każdą jednostką robić, jak tam jakie formacje przyjmować, jak się przemieszczać, wszystko zależy od rodzaju terenu, po którym się poruszamy, jest to naprawdę bardzo fajnie zrobione. E, do tego, żeby taką gierkę na kanale pokazać, to trzeba kupę czasu poświęcić na przeczytanie instrukcji, na, na poznanie tych scenariuszy, na wytłumaczenie Wam wszystkiego. Nie mam na to czasu, ale ci, co za modu grali w tego typu gry, wiedzą, że to są po prostu pozycje zarypiste, długo się wczytujące nawet na Atari, ale jeszcze, jeszcze chwileczkę mu damy. To będzie strasznie duży odcinek w ogóle, bardzo długi będzie. Bez sensu, że w emulatorach nie można wybrać, żeby się od razu pojawiło, nie? Że tak się wczytuje takim realnym tempem. O, uwaga! I proszę bardzo, mamy mapkę. Mamy na górze ten, 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 e, takie menu tekstowe, gdzie tam wszystkie informacje, e, mamy kursor tutaj, właśnie do wybierania jednostek. Mamy jakieś chłopki tutaj, mamy jakieś, jakieś czołgi, już tam się ruszają. Naprawdę gierki zacne, ale takie coś trzeba, trzeba lubić. Dobra, lecimy dalej. E, teraz mamy dwie gierki na, na Atari. Tutaj mamy takiego RPGa, w którym dowodzimy bandą pięciu czy sześciu różnych ludzików o najróżniejszych umiejętnościach, no i przemierzamy jakieś tam krainy, i musimy. Crystals of Arborea. No i musimy tak współpracować, tak walczyć z innymi jednostkami, żeby optymalnie wykorzystać możliwości każdej z postaci, no i tam gierkę zaliczyć. Taki fajny RPG, bardzo wysoko oceniony. E, tutaj mamy Lost Patrol, grę taką strategiczno-arcadeową. E, ja pamiętam, że ona mi się zawsze marzyła, jak pierwsze screeny też widziałem w świecie Atari. E, Popatrzcie jak to wygląda, ci tacy żołnierze, przeprowadzamy, rozbijamy się helikopterem, przeprowadzamy ich przez jakieś tam dżungle, jakiś Vietkong nas e, e, atakuje, no i właśnie i strategia, i arkadówka musi być naprawdę fajna, może kiedyś sobie na moim ST odpalę. E, bardzo wysoko grafika oceniona, na 10, jeżeli chodzi o Atari ST, ale tak jak mówię, to to może kiedyś. E, tutaj mamy Saracena, saracen gierka w stylu boulderdaszowo, robbowo, tego typu klimaty, zaraz Wam ją pokażę. E, I druga gierka na małe Atari, Taipei, czyli... Bardzo prosta taka, takie kafeleczki musimy identyczne podnosić, wszystkie oczyścić z planszy, to są gierki takie standardowe, które były pod Windowsa 3.11, ale ok, pokazujemy, boot image i wybieramy sobie Saracena, gierka taka kolorowa, aczkolwiek jakoś mnie tak nie zainteresowała jakoś szczególnie. Mimo, że klimaty tych Robbo Bulderdaszów lubię, popatrzcie na te kolorki, komodorowce, popatrzcie jak to wygląda. No chodzimy goście, zbieramy takie jakieś takie te szczały, możemy tymi szczałami potem nadupcać w tego... Ja mam teraz jedną rękę do dyspozycji po kamerę, czy mam? Ale nadupcamy w tego stworka, coś tam zbieramy, coś tam unikamy. No takie klimaty, no niby fajne, ale ten Saracen jakoś mnie tak nie pociągnął, że tak powiem. No taka gierka, tak sobie chodzimy, dobra? Teraz wczytamy Wam jeszcze, pokażę tego, tego Taipei. Open Image, Taipei. Yy, to baby, yy, baby w biurach lubiały to grać. Tutaj się w ogóle wydupcyło coś. Nie wiem, czy on znowu nie potrzebował włączonego basic bo wyłączonego Bożenko. Czekajcie jeszcze chwilę. No trudno, odcinek jest już duży, musicie to jakoś przeżyć. Włączyłem BASIC-a, dajemy jeszcze raz Open Image Taipei XL. Disable BASIC. No nie chodzi, kurde nie chodzi. Wczoraj mi chodziło, szkoda czasu. W każdym razie mamy takie kafelki i musimy identyczne klikać, żeby, żeby poznikały. No i tak sobie, tak sobie gramy. Dobra, szkoda czasu, lecimy dalej. Chciałem pokazać, ale się nie udało. E, tutaj jest kolejny temat dla lutowników, e, a mianowicie możliwość wykorzystania monitoru z Amstrada e, do Atari ST. No i pokazane, które tam piny ze sobą połączyć, polutować są opisy tych wszystkich e, luminancji i, i uziemień. Marek Zachar, czyli Wojtek Zientara, można sobie polutować, zrobić, wykorzystać. Reklamy joysticków standardowo e, tutaj było. Był nie pamiętam, coś wam ostatnio z Megabordem, coś tam gadałem, ale to jest właśnie Megabord. No to, to wszyscy znamy, lecimy dalej. E, tutaj bardzo fajny artykuł o sprzęcie atarowskim. E, mm, no. Już, do, już to dzisiaj mówiłem. Atari ST w Niemczech to, było, to był zupełnie inny komputer niż u nas. U nas, jak już ktoś miał Atarynkę, no to używał jej do grania. A na zachodzie ten sprzęcik naprawdę miał bardzo szerokie zainteresowania, bardzo szerokie zastosowania. Były laptopy, czyli ten taki Stacey. Były, popatrzcie, takie, takie pady z rysikiem bazujące na, na Atari ST, czyli tam 1, 2, 4 MB RAMu. Procesor Motorola 68000, tryb 640x400. O tym nie wiedziałem, że na Atari coś takiego miało. Była nawet, był nawet napęd CD do Atarinek, popatrzcie. Tylko nie wiem czemu tu jest napisane, że płytki o pojemności 500 Mega. No płytki miały 650, nie wiem czemu tak, ale można było normalnie wykorzystać CD-ka do Atari. I teraz sobie wyobraźcie płytkę, z 500 MB danych programów gier na Atarynkę. No to była kosmiczna po prostu pojemność. Dyski twarde wtedy miały 44 MB, a tutaj napęd, który miał 500 MB. No, no wypas totalny. Ten, ten tablecik się nazywa ST Pad, popatrzcie. Napęd się nazywa CD-AR505. Naprawdę fajne sprawy. Tutaj mamy, mamy STE komputerek. No taka ciekawostka, taka ciekawostka do poczytania. I. Przed ostatnie strony e, mamy tutaj ST programy, jakiś histogram, jakieś równanie kwadratowe, nie wiem w jakim to jest języku napisane, ale chyba pod STK. Powiem Wam szczerze, że tego, tego nie poczytałem. E, a na kolejnej stronie mamy emulację Macintosha na ST. W poprzednich numerach mojego Atari były opisane emulatory STK, zarówno sprzętowe, jak i programowe STK, e, DOSa. Emulatory DOSa i mogliśmy na naszym st odpalić Norton Commandera, jakieś proste programy, TIGI, TAGI, wszystko to na naszym 16-bitowym ST, a tutaj jest właśnie emulator Macintosha. Jest on w postaci takiej płytki, którą gdzieś tam musimy podłączyć, w środku kompa, oczywiście naszego. No i generalnie emulator emulator, wiadomo po co służy, ale jest tutaj też troszkę napisane o tym, że Apple bardzo ścigało za takie rzeczy. Było kilka firm, którym Apple, Apple nakazało wycofanie z rynku tych emulatorów, ponieważ no zagrażało to pozycji Apple. Ale to jest taki jeden z nielicznych, który się na rynku utrzymał, który był sprzedawany, był używany i Apple jakoś specjalnie się jego nie czepiało. Tak to, tak to wygląda. Płyta Spectre GCR z pamięcią ROM, z systemem operacyjnym Macintosha. No, i ostatnia stronka, okładka. Jest to takie specyficzne Atari ST, które było używane w przemyśle. Była to bardzo mocno zmodyfikowana płyta główna od ST, do której można było przełączać najróżniejsze karty rozszerzeń, które właśnie służyły do sterowania najbardziej rozmaitymi maszynami w przemyśle, jakimiś CNC i tego typu rzeczami. No komputery totalnie takie profesjonalne. Taka czysta ciekawostka, bo wiadomo tego nikt nie widział pewnie, nikt o tym nie słyszał. Nikt o takim czymś nie marzył. Popatrzcie jak to wygląda, no taka jakaś obudowa desktopowa i masę różnych kart już tam widać powpinanych, złączy i tak dalej, i tak dalej. No. Dobra, tak się przedstawiał szósty numer mojego Atari strasznie długi odcinek wyszedł, dobra, ja się biorę za montowanie i do tygodnia czasu, mam nadzieję, pojawi się przegląd siódmego, ostatniego numeru. Trzymajcie się, dzięki za obejrzenie, hej!